Co pana najbardziej zarezonowało dzisiaj podczas tej debaty? Byłem trochę zaskoczony po postawą KNP, który jakby jako formacja polityczna nie bardzo do tematu się odnosił. Jakby tutaj poza innymi uczestnikami raczej nie widziałem takich dziwnych sformułowań, dziwnych tematów. Natomiast zadowolony jestem z debaty pod tym kątem, że większość panelistów, przedstawicieli partii politycznych jest za elektroniczną inicjatywą ustawodawczą, co rokuje dobrze na przyszłość. Mam nadzieję, że w parlamencie europejskim, mówiąc pod kątem takim czysto europejskim, ale też w parlamencie polskim taka większość się utworzy w końcu, żeby ta inicjatywa przeszła. I liczę na najbliższe miesiące, że taka debata, taki okrągły stół w tej inicjatywie powstanie. Myślę, że też przy Państwa udziale byłoby to bardzo, bardzo fajnym elementem. Uważam, że w czasach demokracji, także internetowej, jest to bardzo potrzebny pomysł, żeby zaktywizować obywateli, którzy niekoniecznie czują się chętni do współpracy w ramach polityki, ale myślę, że jak będzie do tego jeszcze zaprzężony internet, wtedy będzie łatwiej o demokracji rozmawiać i własne pomysły w ramach tej inicjatywy składać. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Dziękuję bardzo.